Halo, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim epizodzie wypowiedziałem wojnę Szwecji, no i okazało się, że ta wojna jest no trudniejsza niż początkowo zakładałem, a to z tego względu, że armie szwedzkie są po prostu niezniszczalne, mają tak chore morale, że zdecydowałem się w przerwie między nagrywaniami na zakup obrońcy wiary protestanckiej. Wydałem na to 500 dukatów, a w zamian dostałem zwiększone morale armii o 5%. Nie jest to dużo, ale no tonący brzytwy się chwyta. Gdybyście byli w mojej sytuacji, to też byście tego obrońcę wiary kupili, ponieważ niewątpliwie ja tonę. Tonę razem z wojskami Hiszpanii, które miały mi pomóc, a jak na razie no nie potrafią tutaj nawet dotrzeć i to jest naprawdę, naprawdę smutne. Ktoś w komentarzach pisał, że mogłem przed wojną wziąć sojusz z Danią albo poprosić ich o condottieri. Primo, nie można prosić kogoś o condottieri, ale na to już ktoś temu panowi odpowiedział w komentarzach. No i sekundo, Dania ma trusa ze Szwecją, ponieważ Dania dopiero co ze Szwecją skończyła walczyć, więc nie mogę zawołać Danii do wojny ze Szwecją z tego względu, że Dania by nie zaakceptowała tego wezwania, no bo akceptując to wezwanie straciłaby 3 stabilności, czy tam 5 stabilności, nie pamiętam ile się za złamanie trusa traci, chyba 5. Więc nie, no sojusz z Danią nie był możliwy. To tak słowem wytłumaczenia dla ludzi, którzy nie rozumieją, dlaczego tego sojuszu nie wziąłem. Ponieważ tak, ja widziałem, że Dania mnie kocha i dalej mnie kocha, aczkolwiek no nie mogę wziąć z nią sojuszu z dwóch powodów. Primo, no bo mamy wspólny interes, którym jest zaatakowanie Szwecji, więc Dania chciałaby od tej Szwecji coś zabrać, zresztą już zabrała. Sekundo, ja Danię będę chciał zaatakować, żeby zwracać Szwecji kory, ponieważ zdecydowaliście, drodzy widzowie, że najlepiej by było, gdybym tę Szwecję zwasalizował. Problem polega na tym, że ja nie mam pewności, czy mi starczy warscora, by tę Szwecję zwasalizować. Obecny totalny koszt Szwecji to jest 229%, więc jeżeli chciałbym ich wasalizować, no to musiałbym wypowiedzieć im dwie wojny. Pierwszą wojnę, zabrać im tutaj jak najwięcej prowincji po lewej stronie, no i wtedy dopiero w drugiej wojnie mógłbym ewentualnie ich zwasalizować. Problem polega na tym, że jakbym ich zwasalizował, no to oni musieliby odzyskać swoje wszystkie kory, które tutaj posiadam, ponieważ inaczej nie miałbym jak ich anektować, no bo stosunki z nimi byłyby naprawdę, naprawdę tragiczne. Tak więc chyba mimo wszystko tym razem nie pójdę za waszą poradą i nie będę starał się wasalizować Szwecji, ponieważ nie jest to niestety możliwe. Wiem, sam o tym wspominałem przy okazji poprzedniego odcinka, ale no to jest moje gałgaństwo. Ja nie pomyślałem o tym, że ta Szwecja jest obecnie zbyt developmentowo rozwinięta, by móc ją zwasalizować, więc po prostu będę ją rozbierał kawałek po kawałku. Wybaczcie, że muszę to zrobić i że nie zaakceptowałem waszego polecenia. Aczkolwiek zapytam się was także, jaką ideę według was, o tak, to jest dobre słowanie, jaką ideę według was powinienem wziąć w następnej kolejności. No i tutaj ku mojemu rozczarowaniu niewielu z was w ogóle o tym wspomniało. Tam ktoś wspomniał o ekonomicznych, ktoś o trade, ktoś o quality, ale tak to naprawdę większość komentarzy dotyczyła właśnie tej Szwecji i tego, jak powinienem tę Szwecję zaatakować i co powinien zrobić, żeby mój kraj ustabilizować. Też wielu ludzi pisało mi, co powinien zrobić po wojnie ze Szwecją, aczkolwiek o samych ideach, tak jak mówię, było bardzo niewiele, dlatego myślę, że będę musiał sam dokonać jakiejś tutaj decyzji. No i mi się wydaje, że najlepszym tutaj rozwiązaniem dla mojego kraju obecnie byłby albo ekonomiczny, tak jak ktoś wspomniał w komentarzach, albo influence, to też nie byłoby głupie, ponieważ dzięki temu dostałbym mniejszy koszt agresywnej ekspansji, czy mniejszą agresywną ekspansję, lub jakąś ideę militarną, to też nie byłoby głupie z tego względu, że mam obecnie ustawiony fokus na idee militarne, więc szybko bym te idee wymaksował, a przy okazji moje armie byłyby potężniejsze, na przykład takie offensive ideas. One, no po prawdzie mają tutaj tylko i wyłącznie tę dyscyplinę plus 5%, która mnie interesuje, ale z drugiej strony, no dzięki temu, plus tej dyscyplinie, którą posiadam jako Wielka Brytania, czyli też plus 5%, plus aspektowi wiary, bym miał tej dyscypliny 112,5%, co jest naprawdę dużą ilością. Ewentualnie mógłbym pójść w te quality, tak jak ktoś tam napisał w komentarzach, ponieważ zwiększyłoby to infantry combat ability mojego kraju, plus miałbym naprawdę lepszą flotę i ogólnie rzecz biorąc dla Wielkiej Brytanii quality wydają się naprawdę dobrym rozwiązaniem. W szczególności, że za wymaksowanie tych idei mamy również plus 5 dyscypliny, więc no właśnie, albo offensive, albo quality, albo ekonomiczne. Nad tym się zastanawiam, ale na razie nie wezmę żadnych idei, ponieważ no i tak prowadzę wojnę, więc nie miałbym jak tych idei teraz maksować. Więc odtrzymajmy może już tutaj, bo tak gadam, pierdziele, a chodzi o to, by jakoś tę wojnę, prawda, wygrać. Mój manpower się kończy, co jest bardzo niebezpieczne. Widzę, że no właśnie, moje wojska, 16-tysięczne wojska muszą się zregenerować. Ja stanę sobie w prowincji obok z tego względu, że ja nie chcę, by moi ludzie tracili ten manpower aż w takich ilościach. Pamiętajcie, jak stoicie dużym stakiem w jednej prowincji, to po prostu otrzymujecie naprawdę mega minusy do tego manpowera. Po prostu ten manpower traci wam się, żre wam się niebotycznie, w niebotycznych ilościach. Oj, a cóż to za event. Paryż chce otrzymać miejsce w parlamencie. Niech będzie, ja się na to zgadzam, ale no to sprawi, że branie jakichkolwiek decyzji będzie jeszcze trudniejsze niż było. Halo, jak tam wojska hiszpańskie? Czy one
dotarły już do tego Pomorza? No widzę, że nie. Jak na razie stoją w Brandenburgii, która prowadzi z nami wojnę. Nie, ona nie prowadzi z nami wojny, więc dlaczego wojska hiszpańskie tutaj stoją? Hiszpanio, dlaczego tutaj stoisz tymi swoimi wojskami? Zobaczmy to. Czy ty prowadzisz z kimś wojnę jeszcze? Nie, no Szwecja, Pomorze, Nuremberg. No to ty powinnaś, droga Hiszpanio, udać się na północ. Przy okazji też warto zobaczyć, czy Polska nie walczy z Czechami? Tak, Polska walczy z Czechami, więc gdyby nie walczył teraz ze Szwecją, to bym mógł zaatakować właśnie cesarstwo i pozabierać to, co jest etnicznie moje, czyli między innymi cały handel Engiszczanek, który tutaj na razie jest kontrolowany po części przez Holandię, Brabant i Hainaut. A to mi się naprawdę nie podoba. Okej, okay. Cóż te wojska szwedzkie tutaj chcą zrobić? Widzę, że Hiszpania za chwilę będzie miała tutaj malutką bitwę z Szwedami, albo i nie, z tego co widzę, jednak Szwedzi się nie zdecydowali na wbitkę, więc no cofamy do Edizwy. Ja nie chcę jak na razie walczyć ze Szwedami, ja nie chcę, żeby moje wojska stały w pierwszej linii. W pierwszej linii mają stać wojska hiszpańskie, ja nie chcę tracić żołnierzy, szczerze powiedziawszy, bo to mogłoby się dla mnie naprawdę źle skończyć. Mogę przejść na kolejną technologię, czy to będzie technologia militarna? Tak! Technologia militarna, która sprawia, że moje land morale zwiększają się o 1, to jest bardzo miłe i to mnie troszeczkę ratuje. Mogę teraz zmienić sobie rodzaj moich jednostek na chociażby, no właśnie, na co? Mi się wydaje, że Charge Infantry byłaby tutaj dobra, ponieważ ja się tutaj będę chyba głównie bronił, więc teraz liczymy na to, iż nasze morale się zregenerują w miarę szybko. Trochę boli fakt, iż tracimy bardzo dużo manpowera na staniu w tych prowincjach murzyńskich, które, no nie ukrywajmy, nie mają wystarczająco dużo pożywienia, by wykarmić całą naszą wspaniałą armię. Pytanie też, czy Szwecja zdecyduje się na wbitkę we mnie. No, jeżeli się zdecyduje na wbitkę, no to nie ukrywam, byłoby naprawdę miło. Też przy okazji ktoś sprawdził na wiki, czym się różni konkwistador od generała, no i wychodzi na to, że generał zawsze ma możliwość, zawsze ma szansę na bycie lepszym od konkwistadora. Generał zawsze ma więcej pipków, wiem, to brzmi dwuznacznie, ale no tak to nazywam fachowo, pipków od konkwistadora, więc zawsze, jeżeli wyprowadzicie wojnę tutaj na kontynencie, lepiej rekrutować generała. I rzeczywiście też sprawdziłem to i to się zgadza z tym, co jest z wiki, ponieważ rzeczywiście tak jest, że generałowie są lepsi od konkwistadorów w tym sensie, że zawsze mają możliwość posiadania więcej pipków niż konkwistador, taki, więc tutaj, no, mimo wszystko konkwistadorzy są przeznaczeni tylko i wyłącznie do podbojów tam zamorskich, do podbojów tych prowincji murzyńskich, a nie do walk w Europie. No i w sumie ma to sens tak naprawdę, ponieważ gdyby było inaczej, no to tak byłoby tak jakbyśmy w ogóle nie musieli tych generałów rekrutować, tak? A przecież nie o to tutaj chodzi. Podobnie sprawa ma się z eksploratorem i admirałem. No właśnie, gdyby rzeczywiście było tak, że eksplorator i admirał to jedno i to samo, no to po prostu admirał by się zamienił w eksploratora i tyle, nie byłoby tej dodatkowej ikonki do rekrutacji tego admirała, a tak nie jest jednak, a to właśnie z tego, że ten admirał zawsze jest lepszy od eksploratora, tak samo jak zawsze konkwistador jest słabszy od generała. Okej, widzę, że Szwecja tutaj boi się wbić, ona boi się wbić w jakiekolwiek wojska moje, z tego względu, że no gdzie się nie wbije, ja już czekam z moimi siłami, by te moje wojska wesprzeć. Co oznacza, że tak naprawdę ta wojna może być już niedługo wygrana, gdyż główne siły hiszpańskie tutaj już dotarły, chociaż no nie do końca. Z tego co widzę, niektóre stoją tutaj przy Pomorzu, nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego oni nie chcą wejść w to Pomorze. Nie wiem, dlaczego nie decydują się na wejście na to Pomorze, zamiast tego stoją tutaj i czekają chyba na, no właśnie, może na akces przez Lubekę? Jeżeli bym poprosił Lubekę o military access, czy Hiszpania ruszy? Tak, Hiszpania ruszy! Ona czekała na military access chyba. Dobrze mówię? Tak, Hiszpania czeka na military access od Lubeki. No to było głupie, ponieważ obok miała innego przeciwnika, jest to Pomorze. No ale widać, trzeba było mimo wszystko poprosić Lubekę o ten military access, co z kolei sprawia, iż teraz Hiszpanie idą nam pomóc w naszych wspaniałych wojnach. Jak widzicie, o dziwo, mój manpower się regeneruje, ponieważ ja na razie nie doprowadzę żadnych bitew. Szwecja boi się w mnie wbić, pomimo swoich imba idei, wciąż boi się podjąć jakiekolwiek kroki, które miałyby na celu powstrzymanie moich imperialistycznych zapędów, aczkolwiek widzę, że nie boi się wbijać w dwugwiazdkowego generała hiszpańskiego, któremu musimy pomóc. Hola, 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 stop. Stop, stop. Okej, okay. Widzimy malutką wbitkę wojsk szwedzkich, które masakrują doszczętnie wojska. Ach, wojska hiszpańskie, chociaż Hiszpanie dosłali tam swoje posiłki, więc i my tam poślemy swoje oddziały, tym samym zmasakrujemy, tak, zmasakrowaliśmy wojska szwedzkie w pierwszej bitwie, pierwsza wygrana bitwa tej wojny na naszą korzyść oczywiście. Ponadto wojska Pomorza również zostały zmasakrowane, a to oznacza, że ta wojna tak naprawdę jest już zakończona. W tym momencie już raczej nic nie stoi na przeszkodzie, poza tą flotą szwedzką, która gdzieś tutaj myśli, że może blokować nam przejście, co oczywiście jest błędne, ponieważ nie może tego robić. Nasza flotyla tutaj wspaniała stanie, no i będzie czekać, aż wojska szwedzkie się zdecydują na coś, chociaż z tego co widzę teraz wojska szwedzkie, ach, niestety już nie ma tego czegoś, że nie mogą przechodzić, kiedy moja flota tutaj stoi. To byłoby miłe, ponieważ dzięki temu miałbym tutaj zablokowaną armię Szwedów.
ona nie miałaby się jak wycofać. No ale z tego co widzę, dochodzi do kolejnej bitwy. Hiszpanie wysłanie tam całe swoje siły, więc i my podeszemy im jakieś posiłki. Być może to jakoś nam pomoże. Hola, hola, Würzburg woła nas do wojny. My tego nie akceptujemy. To jest wojna wynikająca z obrońcy wiary protestanckiej. Ponadto z tego co widzę, Szwedzi zdołali uciec przed naszymi siłami. Pokonali siły Hiszpanów, no i robi się niebezpiecznie. Robi się bardzo niebezpiecznie. Ponadto Hiszpanie mają małe zagrożenie w Sztokholmie, ponieważ tam wracają siły szwedzkie, więc i my musimy tam się udać. Nie możemy pozwolić, żeby całkowicie siły hiszpańskie zostały pokonane. Halo, halo, Hiszpanio, czy ruszysz tam swój tyłek? No jest problem. Przegraliśmy kolejną bitwę. Przegraliśmy kolejną bitwę, bardzo ważną bitwę, bitwę pod Sztokholmem, więc potrzebujemy tutaj naszych głównych sił, które być może jakoś nam pomogą. O Jezus, ta Szwecja, ona ma tak imba tę ideę, ona tak masakruje. Tracimy trochę manpowera, ale spokojnie. O spokojnie, siły szwedzkie są już mocno ściśnięte, więc teraz wpadałoby tylko złapać tę 16-tysięczną armię, no i modlić się o to, by nasze siły ukazały się silniejsze. Hola, hola, mamy minusy, nie wiadomo dlaczego. Ponadto jest evencik, możemy zyskać 50 dukatów, ale zyskamy unrest w Londynie. Ojojoj, albo to ci mi 10 prestiżu. Na razie się z tym wstrzymam, do końca tej bitwy najlepiej. Czy Hiszpania tutaj podejdzie? Jakby tutaj Hiszpania podeszła z tym swoim generałem 20, to jeszcze mielibyśmy szansę, jeszcze tutaj 10 tysięcy Hiszpanów. No nie! No nie, no nie, no nie, no nie! No ci głupi Szwedzi, oni ciągle masakrują te moje wojska. Jak ja tego nienawidzę. Jak ja nienawidzę takich sytuacji, kiedy te wojska szwedzkie po prostu ukazują się tak potężne, że masakrują wszystko i wszystkich. Ja tutaj nie chcę żadnego unrestu teraz w Londynie, z tego względu, że unrest równa się bunty, a bunty tam na mojej wspaniałej wyspie w tym momencie nie są mile widziane, z tego względu, że moja główna armia stacjonuje tutaj, a nie tam. Okej, dobra. Mamy nową kolonię, bo to debata. Debata zakończyła się fiaskiem. Naprawdę, naprawdę. Jezus Maria, dlaczego to się dzieje? Dlaczego oni nie potrafią wygrać jakiejś debaty, normalnej debaty? Czy naprawdę ja muszę tutaj regularnie patrzeć na te debaty, żeby one zostały wygrane? Czy pomoże chciałby to spisować w ogóle? To jest dobre pytanie. Tak, pomoże chce Whitepisa. Więc akceptujemy Whitepisa od Pomorza. Z czym jeszcze walczymy tutaj w ogóle? Z Nurembergią. Czy Nurembergia chciałaby Whitepisa? Zobaczmy. Nurembergio. Nurembergia też chce Whitepisa, więc Whitepisujemy. Tym samym Szwecja została sama. A to oznacza, że został im raptem ile? 7 tysięcy żołnierzy. Jezus Maria, wbijam się w nich wszystkim. Wbijam się w nich wszystkim. No, są pewne niepisane męskie zasady. I to jest jedna z nich. Nie masakruje się wojsk Wielkiej Brytanii, kiedy ta chce ci zabrać wszystkie twoje prowincje. Koniec kropka. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna myśl. Bardzo filozoficzna myśl. Opinia z Danią i Hajnutem lepsza. Oczywiście, chcę opinię z Danią i Hajnutem, ponieważ za chwilę Dania będzie lekko zdenerwowana w momencie, gdy my zabierzemy zbyt wiele prowincji od Szwecji, więc lepiej te relacje nasze polepszać. Nasza flotylla nie umiera, my zaś mamy kolonistów, którzy są gotowi na kolejne zadania, więc co robimy? No wysyłamy jednego kolonistę gdzieś dalej, na północ, bo moim zdaniem jest to bardzo ważne, żeby na bieżąco tutaj całe to wybrzeże po prostu przyjmować na swoje panowanie. Też nie ukrywam, że ten Meksyk portugalski trochę mnie denerwuje, bo ja bym chciał tutaj tych wszystkich Azteków zdobyć dla siebie, tylko musiałbym znaleźć czas na to, a jak na razie no, marnuję czas na prowadzenie jakiejś śmiesznej wojny z głupimi Szwedami. Okej, kolejny kolonista wysłany dalej, no i tym samym nasza wspomniana kolonia radości się już tutaj, no powiedziałbym, no, styknęła na całym wybrzeżu prawie, że już niedługo połączymy się z tą północną kolonią radości, która niedługo też zmasakruje tutaj naszych imperialistycznych wrogów Mikmaków. Więc no, niedługo sum, jak to mówią. Okej, jak to nasze wojska w ogóle? Nasze wojska jako tako istnieją. Hiszpania dostaje mocno po tyłku od 7 tysięcy wojsk szwedzkich, więc idziemy im pomóc. Nie możemy pozwolić, żeby Szwedzi wygrali jakąkolwiek bitwę. Nie teraz, kiedy już wojna jest na zakończeniu. No i właśnie, parlament, bo to jest teraz bardzo ważne. Czy możemy tutaj właśnie, local autonomii, niech będzie, diplomatic support, niech będzie, administrative support, na razie nie, bo to mi się może przydać, dalej, 5 legitimacy, niech będzie, chcę wygrać tę debatę, ja muszę wygrać tę debatę, military support, niech będzie, dalej, co to jest, church power, niech będzie, administrative support, nie chcę administrative supporta, ten military support, dobra, niech będzie jednak, Civil Services, niech będzie. Mamy 100% szans na zwycięstwo. Jeżeli teraz ta debata się zakończy, wygramy ją w końcu i nie będziemy musieli się już przejmować tym, że tracimy prestiż w wyniku straty tej... O Jezus, czy nam War Exhaustion rośnie? Rośnie nam War Exhaustion. Redukujemy, więc redukujemy całym sobą. Nie możemy pozwolić... O Jezus, Kolima ma Doomsday. Nie możemy pozwolić... O nie! O nie! Hiszpanie spisowali! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego Hiszpanie mi to robicie? Dobra, potrzebujemy naszych sił tutaj, do drugiego fortu, ponieważ dwa forty zostały tylko...
tym głupim Szwedom, więc im szybciej uda nam się tych Szwedów pokonać, tym lepiej. Masakrujemy ich wojska, które stacjonują w Dalaskogen. Dalaskogen należy etnicznie do nas. Jedną armię wysłamy do Sztokholma, drugą armię wysłamy tam do Wyborga, do drugiego fortu, drugiego i ostatniego fortu Szwecji w tym regionie świata, więc wysłamy tam czym prędzej armię. Gdzie jest nasza flotylla? Nasza flotylla jest gdzieś tutaj. Musimy tutaj blokować im przejście. Oni nie mogą tędy przechodzić, w sensie nie mogą tutaj stać się swoimi statkami i blokować przejścia naszym armiom w przyszłości. Wy, szybko, idźcie gdziekolwiek, gdzie tylko możecie. Austria spisała na Whitepeace ze Szwecją, bardzo bolesne, bardzo niepokojące, nie wiem dlaczego to robią, dlaczego się na to zdecydowali, bardzo mi się to nie podoba i jestem niezadowolony z rozwoju wypadków. Ponadto mamy event, no nie, stać 10 prestiżu albo Londyn i Lancashire będą przeciwko. No dobra, tym razem muszę się zgodzić na to, ponieważ nie mogę stracić prestiżu w momencie, kiedy prowadzę tak ważną wojnę. Jest źle, znów mam? Mam dokładnie 85% szans na zwycięstwo. Trzeba coś z tym zrobić. No dobra, Church Power stracimy. Plus damy im... Mnie dają parę minus 12, niech będzie. 100% szans na zwycięstwo. Podoba mi się to. Musimy czym prędzej zakończyć tę wojnę ze Szwecją. Też zobaczmy, co możemy tej Szwecji w ogóle zabrać, bo to jest bardzo ważne. Chciałbym na pewno zobaczyć Dalaskogen. 8. Tutaj 14. Sztokholm 70. Sztokholm jest bardzo bogaty swoją drogą. To jest bardzo niebezpieczne. Tyle prowincji, to jest 100% polskora. To jest 100% polskora i tylko to możemy zabrać. Ewentualnie, no gdybyśmy zabrali ten Sztokholm, nie ukrywam, to byłoby mile widziane. Dania będzie mocno zdenerwowana. Jakby zrobić to tak, że... O właśnie, i teraz Sztokholm. Co by to dało? 51% agresywnej ekspansji, ale Sztokholm jest naprawdę bardzo fajną miejscowością. Ja bym chętnie ją wziął, plus te prowincje. Zgodzą się na to? Zgodziliby się, gdyby nie fakt, że musimy ten Sztokholm oblegać przede wszystkim. No to dobra, to wiemy co mamy zrobić, wiemy co musimy zrobić. Nasze wojska to jest tam zmasakrowane, zaraz coś czuję. Oj, coś czuję, że tam zmasakrowane tak doszczętnie. Tak, są masakrowane doszczętnie. Dwugwiazdkowy generał szwedzki plus ich imba uniformy. Boże, Boże święty, wygrajcie tę bitwę chociaż, tę bitwę. Dobrze, udało się, dobra. Dobra. Nasze siły istnieją. Spokojnie, niedźwiedziu, nie denerwuj się. Szwecja wcale nie jest taka imba. To się tylko wydaje. Dobra, zmasakrujmy doszczętnie już pozostałe siły szwedzkie. No, dalej, decydująca bitwa. Dobra, wygraliśmy. Zobaczmy, czy Szwedzi się zgodzą na nasze tutaj warunki. Nie chcą się zgodzić. Niedobrze. Ale, co to za event? Primo, możemy skać prestiż albo stabilność. W tym wypadku wolę prestiż, szczerze powiedziawszy. Czterech królów. Co my tu mamy? Wielka Brytania, Irokezi. Sojusz z Irokezami. Albo... Czy my chcemy w ogóle sojusz z Irokezami? Gdzie są Irokezi w ogóle? Irokezi. To jest jakiś event związany tutaj z tym. Irokezi to są oni. Ja chcę z nimi sojusz? A na huk mi. Na huk mi z nimi sojusz. Chyba was pogrzało. Nie będę żadnego sojuszu z wami robił. Nie ma mowy. Jezus Maria, po co? Po co? Dlaczego? Dobra, stańmy tutaj na Wyborgu. O! William Shakespeare. William Shakespeare! Mam Williama Shakespeare'a! Który jest artystą. Artysta oznacza tylko jedno. To jest pan... Gdzie jest William Shakespeare? Halo? Shakespeare? Jesteś! Chcecie całego. Chcecie tu i teraz. My body is ready. Dobra, armię na drugą stronę, proszę. Co to za blokowanie mi przejścia? Zmasakrować im tę flotę! Ach, zmasakrowali mi flotę właśnie. A więc moja flota była słabsza. No dobrze wiedzieć. Szwecjo, musimy spisować. Nie chcę tej prowincji. Oddaj mi to, co chcesz. Tutaj mi dać. To tutaj tak. No źle to wygląda, nie ukrywam. Tracę dużo sił, straciłem bardzo dużo manpowera. Straciłem moją flotę przede wszystkim, to mnie boli najbardziej, wiecie? Strata tej floty. Szwedzi ciągle dają radę się odbić od moich sił. A to wynika głównie z tego, że no ich armie są naprawdę potężne, są naprawdę imba. Z czego to wynika? Czemu te ich wojska są takie potężne? Technologia naprawdę, aż tyle przewagi? No, tylko 16 mają. Jezus, jak oni masakrują, niby 10 tysięcy, ale nie, ale będą masakrować dalej. No dobra, idziemy, musimy to zakończyć, raz na zawsze. Wyborg jest oblegany. Gdzie jest ta 11-tysięczna armia? Dalej! Na południe, panowie! Dacie radę. Sztokholm, cholera jasna, głupi Sztokholm. Odbiją mi ten Sztokholm zaraz. Co możemy zrobić, żeby uratować sytuację? Z 9 tysięcy żołnierzy. Połączymy tutaj, mamy 18. Zniszczą nas, prawda? Zapewne tak.
Generał, szybko. Będzie YOLO. Będzie YOLO. Musimy zmasakrować te wojska szkockie. No i Boże, szwedzkie. Trzeba się go mówić Szkocja. Pomyłka, no. 16 militarna. Dobrze, bardzo dobrze. Kolejna knaga dyplomatyczna. Chcemy? Buchły im bunty w Sztokholmie swoją drogą. Ciekawe. Nie, nikt nie będzie się tutaj sprzeciwiał. Masakrujemy pozostałe wojska szwedzkie. Dobrze. Teraz zobaczmy. Sue for peace. Chcę moje ziemię. Dobrze, idealnie. Dacie jeszcze pieniądze? Dacie. No to do widzenia. Wojna była ciężka, ale wygraliśmy. Udało nam się odnieść zwycięstwo. Miło, przyjemnie, fajnie. Uff. Nie ukrywam. Była to jedna z trudniejszych wojen, jakie prowadziłem na przestrzeni tej serii. Szwecja okazała się naprawdę, naprawdę potężnym przeciwnikiem. Ja natomiast mam teraz problem z overextension. Co możemy zrobić? Przede wszystkim chciałbym obniżyć War Exhaustion zanim zacznę korowanie, ponieważ obniżenie War Exhaustion obniży mi tak naprawdę... O nie! Nie, no dobra, wydajcie te 200 dukatów, niech on nie umiera! Przeżył. Fart. Nie chciałbym teraz tracić tego króla z tego względu, że no, mój król raczej nie spłodziłby kolejnego, prawda? A nie, ma 26 lat, czyli spłodziłby. A to w sumie mógł umierać. Nieważne. To, co jest ważne, to, że tak jak już mówiłem, to była jedna z najtrudniejszych wojen. Bardzo wiele na niej straciłem, będą się teraz odwołać mój kraj, chociaż mój manpower dzięki idei quality, czy quantity chyba, tak? Ja mam quantity? Tak, mam quantity. Dzięki idei quantity mój manpower regeneruje się w miarę szybko, więc też nie powinno być aż takiego problemu. Mimo wszystko, no, nie ukrywam, że wojna, tak już mówiłem, była trudna. No i nie ukrywam, że pewne Dania się bardzo znerwowała, więc możliwe, że wyjdzie w koalicji przeciwko mnie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że koniec końców udało nam się zwyciężyć, udało nam się pokazać, kto tutaj rządzi, no i udało nam się jakoś zabezpieczyć terytoria tutaj Półwyspu Skandynawskiego. Ponadto, jak tylko będziemy mieli wystarczająco dużo Diplomatic Power, to zredukujemy sobie War Exhaustion i zaczniemy operację korowania wszystkich prowincji, które znajdują się teraz pod naszym panowaniem od czasów zakończenia tej jakże wspaniałej wojny, która mam nadzieję Wam się podobała. Przy okazji warto tutaj zauważyć, że moja kolonia wciąż się rozwija. Niedługo wydaje mi się, że wyślę mojego kolonistę tutaj, w te regiony, ponieważ będę chciał rozpocząć wielką operację podbojów azteckich, podbojów Azteków, tutaj zjednoczenia wszystkich tych prowincji, które mają mnóstwo złota, które z kolei da mi po prostu dużo przychodu. Też dziękuję Wam za to, że wspomnieliście mi w komentarzach, iż jedna manufaktura, która bodajże broni w Irlandii, zwiększy mi przychód o 0,67. To naprawdę pomocne, ja szczerze powiedziawszy tego nie zauważyłem, teraz dzięki Wam już to wiem. Teraz zobaczmy, czy nie mamy żadnych manufaktur tekstyliów, które jeszcze mogą nam zwiększyć przychód. Mamy w Arto, mamy tutaj. Przychód jest na poziomie naprawdę wysokim, plus 17 dukatów, więc warto w te rzeczy inwestować. W szczególności, że im więcej przychodu będziemy mieli, tym większą armię będziemy mogli utrzymać. A im większą armię będziemy mogli utrzymać, z tym większymi przeciwnikami będziemy mogli walczyć tak naprawdę. Ponieważ jak na razie troszeczkę się cycham tych na przykład Czech. Czechy mają naprawdę... no, dużo sił, mają naprawdę dużo prowincji i podejrzewam, że mogą być naprawdę trudnym przeciwnikiem, w szczególności, jeżeli zawołają wszystkich swoich sojuszników do walki, więc no... w tym momencie się chyba z Wami żegnam, ponieważ nie wydaje mi się, żebym coś więcej w tym odcinku mógł zrobić. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego epizodu. Mam nadzieję, że epizod Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenie. Napiszcie mi w komentarzach, co Waszym zdaniem powinienem zrobić w następnej kolejności. Co powinienem zrobić z... właśnie, ideę. Ja chyba nie wybrałem kolejnej idei. Wciąż możecie napisać mi w komentarzach, jaką mam wziąć ideę. Rozważam tutaj administracyjne, rozważam quality i offensive. Jedne z tych. Oczywiście możecie też przydać własne propozycje, chociaż no nie ukrywam, że te trzy moim zdaniem byłyby najlepsze dla mojego kraju. Więc napiszcie mi w komentarzach, co waszym zdaniem powinienem wziąć, gdyż, jak wiecie, to wy tworzycie tę serię, to wy decydujecie, co powinienem robić. I przepraszam raz jeszcze za to, że nie zwasalizowałem Szwecji, no ale okazało się to po prostu niemożliwe. A jak na razie, raz jeszcze dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, no i do usłyszenia w przyszłości. Bajo!